Skończył się szósty dzień. Zostały wam 4 dni pracy. 4 dni, by pracować bardzo poważnie, bardzo pilnie, bardzo cierpliwie i wytrwale po to, żeby jak najwięcej wynieść z pobytu tutaj. 6. dzień to bardzo ważny dzień. Cieszę się, że przez niego przebrnęliście. Tak jak mówiłem, 2. i 6. dzień są to trudne dni dla osób o słabszych umysłach. 1. dnia, już kiedy zaczynacie anapanę, rozpoczyna się operacja. Na 2. dzień po jej rozpoczęciu niektórzy mają ochotę uciec. Potem po vipassanie 5. lub 6. dnia operacja sięgła głębiej i znowu niektórzy chcieliby uciec pod jakimkolwiek pretekstem. Na przykład takim. Wieczorem 5. dnia wykład mówił bardzo dużo o dukkha, cierpieniu, cierpieniu. Narodziny zaczynają się od cierpienia. Następnie całe życie to cierpienie. Cierpienie choroby, cierpienie starości, cierpienie umierania, cierpienie, bo dzieją się rzeczy niechciane i cierpienie, bo nie dzieją się rzeczy chciane. Cierpienie, cierpienie, życie za życiem, cierpienie. O, ta ścieżka to ścieżka cierpienia. To są bardzo pesymistyczne nauki. Muszę stąd uciekać. Nie chcecie zrozumieć. Nie próbujecie zrozumieć albo szukacie pretekstu do ucieczki. Tu nie ma pesymizmu. W tych naukach nie ma nawet śladu pesymizmu. Gdyby mówiły, że musimy cierpieć, że cierpienie istnieje i nie ma od niego ucieczki, wtedy tak. Byłoby to pesymistyczne. Ale nauki pokazują drogę wyjścia. Możecie uwolnić się od wszystkich cierpień i możecie osiągnąć stan, w którym będziecie całkowicie wolni od cierpienia. Możecie cieszyć się prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią. Nauki są pełne optymizmu. Pełne optymizmu. W Indiach znana jest taka opowieść. Matka posyła syna do pobliskiego sklepu spożywczego. Daje mu pustą butelkę i 10 rupii. Idź. Idź i kup olej. Chłopiec idzie i kupuje olej. Całą butelkę oleju. W drodze powrotnej przez nieuwagę potyka się, butelka upada i połowa oleju się wylewa. Chłopiec podnosi w połowie pustą butelkę i z płaczem wraca do matki. Och, mamo, wylałem połowę oleju. Straciłem połowę oleju. Bardzo pesymistyczne. Bardzo pesymistyczne. Jak to w opowieściach bywa, matka wysyła 2. syna i daje mu kolejne 10 rupii i pustą butelkę. Chłopiec kupuje pełną butelkę oleju. Jak to w opowieściach, on też się przewraca i wylewa połowę zawartości. Chłopiec podnosi butelkę i bardzo szczęśliwy, uśmiechnięty wraca do matki. Popatrz, uratowałem połowę oleju. Uratowałem połowę. Przewróciłem się, butelka upadła, mogła się potłuc i cały olej by przepadł. Popatrz, połowa jest uratowana. W takiej samej sytuacji każdy z chłopców doszedł do innego wniosku. Dla jednego butelka jest w połowie pusta, a dla drugiego jest w połowie pełna. Jeden płacze nad tą połową butelki, która jest pusta, bardzo pesymistycznie. Drugi cieszy się z tej połowy, która jest pełna. Przynajmniej pół butelki jest pełne. Jest szczęśliwy, bardzo optymistycznie. I jak to w historiach bywa, matka wysyła 3. syna. Jak to w bajce, on też się przewraca i wylewa połowę oleju. Podnosi butelkę i tak samo jak 2. syn wraca z uśmiechem. Uratowałem połowę butelki oleju. Uratowałem połowę oleju. Ale 3. syn praktykuje vipassanę. Jest nie tylko optymistą, jest również realistą. Straciłem połowę oleju. Taka jest prawda. Moja butelka jest w połowie pusta. Jego podejście jest nie tylko realistyczne. Jest także konstruktywne, tak jak vipassanie. Teraz muszę popracować. I postanawia, pójdę popracować, do wieczora zarobię 5 rupii i dokupię oleju, żeby butelka była pełna. Dhamma to nie jest sam optymizm. To także realizm oraz konstruktywna praca. Każdy musi pracować, cały czas zachowując optymizm. Żadnego pesymizmu. W Dhammie nie ma ani śladu pesymizmu. Wszystko jest w niej optymizmem. Optymizmem. Przed wami ścieżka, która uwolni was od cierpienia. Cierpienie istnieje. Trzeba to zaakceptować. Pół butelki jest puste. Trzeba to zaakceptować. Jak ją napełnić? Jest cierpienie. Zaakceptujcie je. Jest sposób, aby uwolnić się od cierpienia. Skorzystajcie z niego. To właśnie zaczęliście robić. Uświadamiacie sobie prawdę. I nie jest to ćwiczenie intelektualne. Nie jest to emocjonalna czy religijna akceptacja prawdy o cierpieniu i o drodze do wyzwolenia. Doświadczacie jej.
Kiedy pracujecie z doznaniami, żyjecie mądrością. Jest w tym prawda, której doświadczacie. Nie jest to czyjaś mądrość, pożyczona mądrość. To jest wasza osobista mądrość, zdobyta dzięki bezpośredniemu doświadczeniu. Cały proces obserwowania doznań daje wam zrozumienie, ponieważ zaczęliście zwracać uwagę na prawdę w obrębie waszego ciała, prawdę na poziomie doświadczalnym. Jak dotąd, całe życie zwracaliście i nadal zwracacie uwagę na przedmioty zewnętrzne. Pragniecie, nawet nie wiedząc, że pragniecie. Pożądacie rzeczy, przedmiotów na zewnątrz. Rzeczy te stały się tak dominujące, że zawładnęły wami i one wami rządzą. Zapominacie, że ich pragniecie. Zapominacie także, że pragnąc, tracicie równowagę umysłu i stajecie się nieszczęśliwi. Nie rozumiecie też, że wpadliście w nauk pragnień. Na przykład, doświadczacie jakiejś naturalnej potrzeby. Jesteście, powiedzmy, spragnieni. Chcecie napić się wody. To nic złego. Staracie się mocno, aby zaspokoić pragnienie, dostać wodę. Próbujecie. Nie dostaliście wody, ale z uśmiechem mówicie: w porządku, spróbuję ponownie. Dalej nie dostaliście wody. W porządku, spróbuję jeszcze raz. Nie tracicie równowagi umysłu. Kiedy jednak zaczynacie pragnąć: wody, och, ciągle nie mam wody. Co się ze mną stanie? Mogę umrzeć. Wody, wody. Straciliście równowagę umysłu. Staliście się nieszczęśliwi. Nie obserwujecie tego wewnątrz. W istocie to nie woda jest taka ważna. Pragniecie. Nawet pragnienia nie są takie ważne. Pragnienia powodują cierpienie. Pragniecie czegoś, a to znaczy, że chcecie czegoś, czego akurat nie ma. Nie jesteście zadowoleni. Nie satysfakcjonuje was to, co macie. Chcecie tego, czego nie ma i czujecie się z tego powodu nieszczęśliwi. Jeśli potraficie cały czas być tego świadomi, uwaga, zaczynam być nieszczęśliwy, to wtedy jest droga, aby z tego wyjść. Ale wy tego nie wiecie. Jesteście owładnięci cierpieniem wynikającym z pragnienia i nie wiecie, jak staliście się nałogowcami pragnień. Jest coraz gorzej. Zaczęliście pragnąć nałogowo. Kiedy zaczniecie obserwować doznania, nadejdzie taki etap, prędzej czy później, w niektórych przypadkach później, na którym zrozumiecie, że w rzeczywistości nie pragniecie tego czy innego obiektu. Pragniecie tylko określonego doznania. Kiedy czegoś pragniecie, pojawia się doznanie. Kiedy pragnienie jest zaspokojone, doznanie znika. Wy chcecie jeszcze raz tego doznania. Dlatego zaczynacie pragnąć czegoś innego. Kiedy ponownie zaspokoicie pragnienie, otrzymacie daną rzecz, ona się wam znudzi. Znowu chcecie czegoś innego. Dostaniecie to, ale znowu wam się to znudzi. Chcecie jeszcze czegoś innego. Stajecie się nałogowcami samego pragnienia. Przypuśćmy, że ktoś mieszka w małej, jednoizbowej chacie. Jest całkiem szczęśliwy. Nagle przychodzi mu do głowy: jednoizbowa chata, muszę mieć duży dom z co najmniej 3 sypialniami. W porządku. Przypuśćmy, że ma dom z 3 sypialniami. Teraz chce go pięknie umeblować, takimi meblami, innymi meblami. Niech będzie. Dom jest pięknie umeblowany. Po pewnym czasie meble straciły urok nowości. Teraz muszę mieć taki sprzęt, inny sprzęt, telewizor, kolorowy telewizor, wideo, japońskie wideo, pralkę, odkurzacz, następne urządzenie i następne urządzenie. Cały dom zapełniony sprzętami i urządzeniami. Nie ma miejsca, żeby oddychać. A właściciel ciągle niezadowolony. Pragnie i pragnie. Mój samochód. Och, to taki zwyczajny samochód. Blaszana puszka. Muszę mieć inny model. A może by tak Toyotę? Jest Toyota. O, nie, nie, nie. Muszę mieć BMW. Potem. Nie, nie. Muszę mieć Mercedesa. Nie, to musi być Rolls-Royce. Za chwilę inny model Rolls-Royce'a. Jeszcze inny model. Musi być najnowszy. Jeden to za mało. Muszą być 2. 2 mało. Jest flotylla Rolls-Royce'ów. Dalej niezadowolony. Muszę mieć helikopter. Inni ludzie mają helikoptery. Ja też muszę mieć helikopter. Zgoda, jest helikopter. Teraz muszę mieć samolot. Jest samolot. Chcę statek kosmiczny. Muszę polecieć na Księżyc. Potrzebuję statku kosmicznego, żeby polecieć na Księżyc. O, to też już nieatrakcyjne. Muszę mieć statek, który zabierze mnie na Marsa, na inne planety. I nie tylko, do innej galaktyki, jeszcze do następnej. O, nawet niebo nie jest granicą, nie ma granicy. To jest wiadro bez dna, którego nigdy nie da się napełnić,
ponieważ uzależniliście się od pragnień. Nie pragniecie przedmiotu, pragniecie dla samego pragnienia. To pogarsza sytuację, ale tak właśnie się dzieje. W miarę jak będziecie podążać ścieżką, stanie się to bardzo jasne. Kiedy mówimy, że ktoś jest uzależniony od alkoholu czy od narkotyków, w rzeczywistości to nie jest prawda. Na poziomie powierzchniowym wydaje się, że tak jest. Prawda jest jednak taka, że osoba ta jest uzależniona od doznań. Kiedy pije alkohol, odczuwa pewne doznania i chce ich doświadczać ponownie. Dlatego znowu musi pić alkohol, żeby ich ponownie doświadczyć. Musi ponownie wziąć narkotyk. To doznanie jest tak ważne. Na tym polegało odkrycie Buddy. Jeśli nie nauczycie się, jak obserwować doznania, nie wyzwolicie się z żadnego nałogu. Uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od narkotyków jest niczym w porównaniu z uzależnieniem od pragnień i uzależnieniem od niechęci. Umysł jest pełen zakłóceń. Jesteście uzależnieni od tych zakłóceń i stale je powtarzacie. Bezustannie je powtarzacie, ponieważ jesteście uzależnieni od konkretnego typu doznania. Chcecie stale doświadczać tego doznania. Wytwarzacie zakłócenia określonego typu, aby doświadczać określonego doznania. Kiedy się ono skończy, wytwarzacie następne negatywne uczucie po to, aby ponownie doświadczyć tego samego doznania. Staje się to nawykową reakcją umysłu. Jak z tego wyjść? Cierpienie istnieje, ale istnieje też sposób, aby się od niego uwolnić. Obserwujcie, nauczcie się obserwować. Cokolwiek się dzieje, macie być tylko milczącymi świadkami. Nie reagujcie. Zachowujcie się tak, jakbyście siedzieli na brzegu rzeki, obserwując, jak ona płynie. Nie macie wpływu na to, jak rzeka płynie. Ona płynie naturalnie. Siedząc na brzegu rzeki, możecie ją tylko obserwować. Co więcej, czujecie przepływ wibracji i doznań przez swoje ciało. Obserwujcie tak, jak robi to naukowiec w swoim laboratorium. Podgrzewa płynny związek chemiczny w probówce. Część płynu wyparowuje. Substancja lotna paruje, przechodząc do innej probówki, w której ulega kondensacji i ponownie zmienia się w ciecz. Naukowiec tylko obserwuje ten proces. Kiedy ciecz paruje, nie zaczyna płakać. O, gdzie ona się podziała? Kiedy gaz ponownie staje się płynem, nie tańczy z radości. Po prostu rozumie proces. Jednak jego naukowe rozumienie jest tylko rozumieniem na poziomie intelektualnym. Naukowiec nie doświadcza tego osobiście. Wy doświadczacie. Cała struktura fizyczna. Czym ona jest? Jak się zachowuje? Struktura umysłowa, połączenie ich obu, współdziałanie między nimi, w jaki sposób jedna wpływa na drugą i sama pod jakim jest wpływem. Jak to jest, że materia jest źródłem umysłu? Jak to jest, że umysł jest źródłem materii? Chwilami wydaje się, że materia zmienia się w umysł. Chwilami wydaje się, że umysł zmienia się w materię. Wy tego doświadczacie. I jest to ogromna różnica. Ponieważ mądrość, którą uzyskujecie dzięki temu doświadczaniu, jest waszą własną mądrością. Nie dlatego, że Budda tak powiedział, nie dlatego, że wasz nauczyciel tak mówi, nie dlatego, że jakieś święte księgi tak mówią. Struktura materialna składa się z subatomowych cząsteczek, maleńkich kalapa. Cały wszechświat składa się z maleńkich kalapa. Cztery podstawowe żywioły – ziemia, woda, ogień, powietrze i cztery właściwości owych żywiołów – z nich składa się cały materialny wszechświat. Ciała stałe – żywioł ziemi, płyny – żywioł wody, gazy – żywioł powietrza oraz obecna wszędzie temperatura – żywioł ognia. Śnieg – ciało stałe – zmienia się w płyn, który następnie paruje, stając się gazem. Wszystkim trzem stanom towarzyszy temperatura. Podobnie jest w naszym ciele. Kości i tym podobne, czyli ciało stałe, to żywioł ziemi. Krew i tym podobne, żywioł wody. Gaz, gazy i tym podobne, żywioł powietrza. I wszechobecna temperatura, żywioł ognia. Ale to nie jest głębszy poziom rzeczywistości. Właściwość, cecha każdego żywiołu, której doświadczacie na poziomie doznań, jest ważniejsza. Kiedy próbujecie obserwować żywioł ziemi, nie szukacie drobinki kurzu w tym żywiole. To nie o to chodzi. Albo żywioł wody. Nie poszukujecie w nim kropli wody. Nie o to chodzi. Chodzi o to, jakiego doznania dzięki temu doświadczacie. Żywioł ziemi.
Cała sfera ciężkości, od najcięższego do najlżejszego odczuwalnego doznania, jest właściwością żywiołu ziemi. Na przykład cement w postaci sproszkowanej jest lekki, a kiedy stężeje, staje się ciężki. Kiedy jest twardy, jest szorstki w dotyku. Kiedy jest sproszkowany, jest delikatny, miękki w dotyku. Doświadczacie takich właśnie doznań. Jedne doznania są ciężkie, twarde, intensywne, mocne. Kiedy się rozpuszczają, pozostają w dalszym ciągu doznaniami związanymi z żywiołem ziemi, ale teraz doświadczacie ich jako bardzo miękkich. Właściwość żywiołu ziemi obejmuje cały obszar związany z ciężkością. Podobnie cała sfera ruchu, od najmniejszego poruszenia do obszernych ruchów, jest związana z żywiołem powietrza. Sfera temperatury, od najzimniejszej do najgorętszej, jest przypisana żywiołowi ognia. Żywioł wody ma naturę wiążącą, spajającą. Materia waszego ciała ma określone granice. To jest żywioł wody. To jest to, czego doświadczacie. We wszystkich doznaniach, których do tej pory doświadczyliście, oraz we wszystkich, których doświadczycie w przyszłości, pojawiają się tylko te cztery żywioły, bez względu na rodzaj doznania. Czasami masa cząsteczek subatomowych objawi się z dominującym żywiołem ziemi, albo będzie dominował żywioł wody, lub żywioł powietrza, lub żywioł ognia. To wszystko. Są cztery żywioły. Osoba, która dobrze medytuje, pozostaje niewzruszona. Teraz wypłynęły masy kalapa z dominującym żywiołem ziemi. Zobaczę, jak długo to potrwa. Teraz żywioł ognia. Zobaczę, jak długo to potrwa. Żywioł wody. Zobaczę, jak długo potrwa. Żywioł powietrza. Zobaczę, jak długo potrwa. Nie reagujecie. Obserwujecie. Doznania, które są manifestacją różnych żywiołów, powstają i prędzej czy później zanikają. Pojawiają się i prędzej czy później przemijają. To staje się coraz jaśniejsze. Coraz jaśniejsze. Jak naukowiec badacie prawdę, naturę owych kalapa. Badacie również prawdę o swoim umyśle. Rozumiecie, w jaki sposób powstają kalapa, w jaki sposób się pomnażają, jaki mają wpływ na umysł, jak reagujecie i jak reakcja zaczyna się powtarzać. Całe zjawisko staje się tak jasne, całkiem jasne. Owe kalapa, cząsteczki subatomowe, jak powstają, jak się rodzą? Dostarczacie im cztery rodzaje pożywienia, dwa materialne i dwa mentalne. Te materialne i mentalne typy pożywienia są odpowiedzialne za wytwarzanie różnych rodzajów kalapa w ciele. Zaczniecie tego doświadczać w miarę robienia postępów na ścieżce. Będzie to coraz jaśniejsze. Pierwszy rodzaj pożywienia materialnego to jedzenie. Jedzenie, które spożywacie raz, dwa lub trzy razy dziennie. W zależności od rodzaju spożytego jedzenia, odpowiedni rodzaj kalapa pojawi się z dominującym żywiołem takim lub innym. W miarę jak będziecie coraz bardziej uwrażliwieni na doznania, proces ten będzie coraz jaśniejszy. Na przykład któregoś dnia zjecie coś bardzo pikantnego, ostrego, jakieś hinduskie danie z dużą ilością chili. Po pewnym czasie, kiedy usiądziecie do medytacji, doświadczycie palących doznań w różnych miejscach w ciele. Żywioł ognia. Wraz z jedzeniem wprowadziliście żywioł ognia i teraz tego żywiołu doświadczacie. Pojawiają się atomy, w których dominuje żywioł ognia. Albo zjedliście coś nieświeżego lub bardzo tłustego i siedzicie medytując. Pojawia się żywioł ziemi. Czujecie się tak ciężko, tak ciężko. Jakiego rodzaju pożywienie jecie? Jeśli spożywacie zdrowe pokarmy, wasze ciało staje się zdrowe. Jeśli odżywiacie się niezdrowo, ciało zaczyna chorować. Takie jest prawo natury. Drugi rodzaj pożywienia materialnego to atmosfera wokół nas. W każdym momencie ciało wchłania materię ze środowiska, w jakim żyjemy. Jeśli ktoś żyje w zimnym kraju, zimnym klimacie, ma inny typ ciała niż ktoś, kto żyje w gorącym klimacie, w ciepłych krajach. Zewnętrzne warunki atmosferyczne powodują pojawianie się określonego typu kalapa. Dwa pozostałe rodzaje pożywienia mają charakter mentalny. Pierwszym jest wasz obecny umysł. W tym momencie wasz umysł wytwarza określony rodzaj sankary. Ta sankara, czyli rodzaj umysłu z tą sankarą, zacznie wytwarzać subatomowe cząsteczki kalapa z żywiołem danego typu. Na przykład w tym momencie na poziomie mentalnym rodzi się w was gniew. Pojawiające się w związku z tym kalapa to kalapa, w których dominuje żywioł ognia.
czujecie palenie i gorąco. Jeśli wytwarzacie sankarę strachu, doświadczacie drżenia, żywioł powietrza. W zależności od typu pożywienia na poziomie mentalnym, umysł zmienia się w materię tego samego typu, bądź wpływa na materię, lub też sprawia, że materia pojawia się w określony sposób. Czwarty rodzaj pożywienia to wasze stare sankary. Rzeczywistością umysłu jest to, że w każdym momencie jest on pod wpływem jakiejś sankary. Albo z chwili na chwilę wytwarzacie sankary, albo przestajecie je wytwarzać. Jeśli praktykujecie vipassanę i w którymś momencie nie wytwarzacie żadnej nowej sankary, to wtedy wypływa na powierzchnię sankara ze starego zapasu. Ten stary zapas jest plonem waszych dawnych sankar. W miarę umacniania się w technice będzie to również jasno widoczne w codziennym życiu. Przydarzy wam się coś bardzo nieprzyjemnego. Zanim to coś pojawi się na zewnątrz, bardzo nieprzyjemne doznanie pojawi się wewnątrz was. Coś przyjemnego pojawi się w życiu, doświadczycie przyjemnego doznania. Nasienie zostało posiane w postaci doznania. Owoc też najpierw pojawia się jako doznanie. Weźmy na przykład nasienie gniewu, waszą sankarę gniewu. Kiedy siejecie nasienie gniewu, czujecie gorąco. Kiedy pojawi się owoc tej sankary, pojawi się on w postaci doznania tego samego typu. Ponownie gorąco, dużo gorąca. Czyli sankara wytwarzana obecnie, rodzaj pożywienia dostarczany teraz, stwarza w ciele żywioł ognia. Sankara przeszłości, jeśli jest sankarą gniewu, jej owoc też zaistnieje jako żywioł ognia. W ten sposób zarówno obecna sankara, jak i sankara przeszłości są kolejnymi dwoma przyczynami pojawienia się różnych rodzajów kalapa. Kiedy stale obserwujecie, rozumiecie, że im więcej reagujecie na doznania, tym więcej wytwarzacie sankar i tym więcej przysparzacie sobie cierpienia. Jeśli przestaniecie stwarzać nowe sankary, wtedy na powierzchnię wypłyną stare. Powodują one określone doznanie. Czując je, uśmiechacie się. Ono jest również tymczasowe. Zobaczę, jak długo potrwa. Doznanie znika. Oznacza to, że część starej sankary wypłynęła na powierzchnię i przeminęła bezpowrotnie. Następne jej części, kawałek po kawałku, również wypłyną i znikną. Uwolnijcie się od nich. Kiedy nie wytwarzacie nowych sankar, uwalniacie się od zapasów starych sankar. Ten proces doprowadzi was do etapu, na którym nie będzie już żadnych starych sankar. Każdy, kto nieustannie pracuje właściwie, dojdzie do tego etapu. Oczywiście to musi potrwać. Nie da się tego załatwić w ciągu jednego 10-dniowego kursu, ale w ciągu tego kursu zrozumiecie, muszę pracować w ten sposób. Pracujecie i w końcu dochodzicie do etapu, na którym nie ma już żadnych starych sankar. Nie ma już żadnych starych sankar i nie wytwarzacie już żadnych nowych sankar. To nazywa się Khinam Puranam Navanatthi Sambhavam. Khinam Puranam. Teraz są już usunięte wszystkie stare zapasy i żadna nowa sankara nie może być wytwarzana. Jesteście wyzwoleni. Stało się to dzięki waszej praktyce. Nikt inny nie może tego za was zrobić. Nagromadzone sankary są wasze. Wy je zgromadziliście. Wy jesteście za nie odpowiedzialni. Wasza niewiedza jest za to odpowiedzialna. Pomału uwalniacie się od niewiedzy. Rozwijacie swoją mądrość, żywą mądrość, mądrość na poziomie doświadczenia, widząc jak znikają stare zapasy, znikają bezpowrotnie. Coraz bardziej zbliżacie się do końcowego celu. Każdy z was musi pracować dla siebie. Nikt tego za was nie zrobi. Inni mogą tylko pokazać ścieżkę. Istnieją przeszkody, istnieją trudności. W języku tamtych czasów nazywano je Nivarana. Są jak zasłony, grube zasłony, które nie pozwalają wam widzieć, co jest za nimi. Nie widzicie rzeczywistości wewnątrz was z powodu tych Nivaran, tych przeszkód, barier. Jest 5 głównych Nivaran, 5 przeszkód. Nazywam je 5 głównymi wrogami każdego, kto medytuje vipassanę. 5 głównych wrogów. 2 z tych wrogów to pragnienia i niechęć. Medytujecie, aby uwolnić się od starego nawyku pragnienia oraz od nawykowej niechęci. Ale w trakcie medytacji z powodu niewiedzy pomnażacie swoje pragnienia oraz pomnażacie swoją niechęć. Macie się przecież od nich uwolnić, a popatrzcie, co robicie, pomnażacie je.
To się dzieje z powodu nawykowej reakcji umysłu, z powodu niewiedzy, z powodu tych niwaran, tych dwóch niwaran, dwóch przeszkód. Jak to się dzieje? Przykład. Na kursie takim jak ten jest wiele powodów, dla których uczniowie są proszeni o powstrzymanie się od porozumiewania się z innymi. Jeśli pojawia się jakiś problem, możecie porozmawiać z nauczycielem lub nauczycielem asystentem, ale pracować powinniście w samotności. W samotności. Ludzki umysł to tylko ludzki umysł. Zawsze jest ciekawy innych. Jeśli macie okazję, zaczynajcie rozmawiać. Hej, jak ci idzie? A tobie jak idzie? I ktoś odpowiada. W całym ciele czułem przepływ wibracji mrowienia. Mrowienie w całym ciele? U mnie nie było żadnego mrowienia. Ktoś inny mówi. Ja czułem, jakby prąd elektryczny popłynął przez całe ciało. To było wspaniałe. Prąd elektryczny? Ja nie miałem żadnego prądu. Potem siedzicie w medytacji. Chcę poczuć mrowienie. Chcę poczuć prąd elektryczny. Ojej, nie czuję prądu. Nie czuję mrowienia. Zaczynacie pragnąć, pragnąć, pragnąć. A przecież macie się uwolnić od pragnień. Jednak w imię medytacji, w imię vipassany, zaczynacie pragnąć, pragnąć. Pragnienia to cierpienie. Nawet jeśli pragniecie ostatecznego celu, pełnego wyzwolenia, nibany, ja chcę nibany, ja chcę nibany, biegniecie w kierunku przeciwnym do nibany. Nibana to stan wolności od pragnienia, a wy tutaj pomnażacie swoje pragnienia. Nie można osiągnąć stanu wolności od pragnień, jeśli się go pragnie. To jest niemożliwe. A więc kiedy tylko poczujecie, że ten wróg ma nad wami przewagę, uwolnijcie się od niego najprędzej, jak to możliwe. Nie pozwólcie, aby wami zawładnął. Cokolwiek się pojawia w danym momencie, jakiekolwiek doznanie, a nawet jeśli nie ma żadnego doznania, to nie jest ważne, zaakceptujcie rzeczywistość danego momentu taką, jaka jest. Taką, jaka jest. Jeśli chcecie czegoś, czego nie ma, to jest to stara nawykowa reakcja umysłu. Jeśli chcecie tego, czego nie ma, jest to pragnienie. Zaczynacie się przywiązywać do tego pragnienia, zamienia się to w cierpienie. Podobnie jest z niechęcią. Przykład. Musicie siedzieć bez ruchu przez godzinę. Nie możecie otworzyć oczu, ani poruszyć rękami czy nogami. Wytrzymujecie jakoś przez pół godziny. Wytrzymujecie 45 minut. Potem zaczyna się tortura. A ludzki umysł zawsze jest ciekawy innych. Nie wolno wam otworzyć oczu, jednak mimo to odrobinkę uchylacie oko. Co robią inni? Czy tylko ja jeden cierpię z powodu bólu? Jesteście tak bardzo ciekawi innych. I tak się zdarza, że akurat w tym momencie wszyscy siedzą jak posążki Buddy, ani drgną. To znaczy, że ich nic nie boli. Czy tylko ja czuję ból? Mój ból nie zniknął. Wszystkim przeszło, tylko nie mnie. Co za okropny ból. Wasza niechęć do bólu zwiększa się. Nauczyciel twierdzi, że wszystko jest anicza, anicza, nietrwałe, przemijające. Może to i prawda, ale mój ból jest trwały. To nieprawda, że nie jest wieczny. Tyle razy mu mówiłem, jesteś anicza, a on dalej trwa. Mój ból nie przemija, jest wieczny. Niechęć, niechęć, niechęć. Wróg was pokonał. Pomnażacie swoją niechęć. Mieliście się od niej uwolnić, a zaczęliście ją pomnażać. Następnych dwóch wrogów. Zrozumcie, ci wszyscy wrogowie to zanieczyszczenia, mentalne zakłócenia, które pojawiły się w waszym ciele i umyśle jako goście, a stały się gospodarzami domu. Nie chcą was opuścić. Kiedy praktykujecie vipassanę, one nie mogą dłużej zostać. Muszą odejść. To tak, jakbyście przekręcili włącznik światła. Zapaliło się światło, ciemność musi zniknąć. Nie musicie ciemności mówić, odejdź, teraz panuje tu światło. Kiedy praktykujecie vipassanę, zanieczyszczenia muszą odejść, ale nie chcą. Dlatego dają wam sygnał z wewnątrz. Skończ z tą vipassaną, to nie jest dla ciebie dobre. Ja nie chcę odejść, to ty przestań praktykować vipassanę. Są dwa rodzaje sygnałów z wewnątrz. Jeden to ogarniająca was senność. Całą noc zdrowo spaliście, ale jak tylko siądziecie do medytacji, czujecie się tacy senni, tacy śpiący. To jest bardzo silny wróg, który was obezwładnia. Walczcie z nim. Weźcie kilka głębokich oddechów. Jeśli to nie pomoże, to pod warunkiem, że nie jest to grupowe siedzenie przez godzinę, wstańcie i medytujcie głęboko oddychając. Jeśli to nie pomoże, wyjdźcie na spacer.
5-minutowy albo 10-minutowy. W trakcie spaceru obserwujcie doznania albo oddech, potem wróćcie i znowu usiądźcie. Nie ustawajcie w walce z tym wrogim. Jeśli się poddacie, jeśli senność weźmie górę, nie będziecie mogli medytować. Drugi sygnał to nadmierne ożywienie, poruszenie. Macie ochotę robić trochę tego, trochę czego innego, trochę tego, trochę tamtego. Nie możecie medytować. Siedzicie na godzinnej medytacji Adittana i pod wpływem nagłego impulsu wychodzicie z sali. Nawet nie wiecie dokładnie, jak to się stało. Zaraz, przecież siedziałem na Adittana. Jak ja się tutaj znalazłem? To był impuls. To on nie pozwala wam prawidłowo pracować. Bardzo niebezpieczny wróg. Piąty wróg to wątpliwości. W umyśle pojawiają się wszelkiego rodzaju wątpliwości. Co to za technika? Na czym ona polega? Obserwuj oddychanie. Nawet kiedy nie obserwowałem, to przecież ono i tak cały czas było. Co ja zyskam poprzez obserwację oddychania? Obserwuj gorąco, obserwuj pocenie się. Co ja robię? Czy ja oszalałem? Co to za medytacja? Takie wątpliwości nie pozwolą wam pracować. Czasami pojawia się wątpliwość innego rodzaju. Co do nauczyciela? A cóż to za nauczyciel? Spodziewałem się wielkiego guru z Indii. Guru przez duże G. A on? Co z niego za guru? Nie ma długich, splątanych włosów, nie ma wielkich wąsów ani długiej brody, nie ogoli głowy, nie ma żadnych naszyjników na szyi, żadnego znaku na czole, żadnych atrybutów duchowego mistrza. Cóż to za guru? Wygląda jak normalny człowiek, a nie jak nawiedzony. I nie ma żadnych nadprzyrodzonych mocy. Nie potrafi latać, nie potrafi znikać pod ziemią. On i jego asystenci stale pytają, jak ci idzie? Powinni wiedzieć, jak nam idzie, a nie pytać. Nie mają żadnych mocy nadprzyrodzonych. Wątpliwości. Nie możecie przez nie pracować. Jest jeszcze trzeci rodzaj wątpliwości. Tak, technika jest w porządku, ponieważ wielu ludzi z niej skorzystało i ponownie przyjeżdżają na kursy. Technika jest z pewnością dobra. Nauczyciel też jest dobry. Tak wielu ludzi go słucha, więc chyba jest dobry. Ale ja nie jestem dobry. Ja się do tego nie nadaję. Wątpicie w swoje możliwości. Nie nadaję się. To nie jest dla mnie odpowiednia pora. To miejsce nie jest dla mnie. Lepiej wyjadę. I macie ochotę uciekać. Zwątpienie. Jeśli ogarną was któreś z tych trzech rodzajów wątpliwości, przestajecie medytować. 5 niwaran. 5 wrogów. Uważajcie. Nie pozwólcie im sobą zawładnąć. A zobaczycie, że robicie postępy. Technika jest wspaniała. Nie ma w niej żadnych dogmatów, żadnej ślepej wiary, żadnego kultu. Jest to czysta nauka o umyśle i materii, o interakcji umysłu i materii. Jak z powodu niewiedzy, umysł stale reaguje na doznania, stale reaguje negatywnym nastawieniem. Z powodu tego negatywnego nastawienia pojawia się doznanie określonego typu. Kiedy pojawia się to doznanie, reagujemy jeszcze większą negatywnością. Jest to błędne koło przysparzające coraz więcej cierpienia. Kiedy zaczynacie to obserwować, zaczynacie też uwalniać się od cierpienia. Takie jest uniwersalne prawo natury. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek zorganizowaną religią, taką czy inną. Prawda jest prawdą, uniwersalną prawdą, uniwersalnym prawem. Dhamma jest uniwersalnym prawem, prawem natury. Będzie to coraz jaśniejsze i jaśniejsze w miarę jak będziecie pracować. Prawo natury polega na tym, że jeśli stale reagujecie negatywnością, powiększacie swoje cierpienie. Jeśli przestaniecie tak reagować, zaczniecie uwalniać się od cierpienia. Tak to działa. Tak działało w przeszłości i nadal tak działa. I będzie działało w przyszłości. Tak było w przeszłości niezależnie od tego, czy był jakiś Budda, czy też nie było żadnego Buddy. Budda powiedział, czy ja jestem, czy nie, czy ktoś uzyskał oświecenie, czy nie, prawo natury pozostaje niezmiennie to samo. Jest wieczne. Zawsze kiedy ktoś reaguje negatywnością, na pewno cierpi. Zawsze kiedy ktoś uwalnia się od negatywności, zaczyna uwalniać się od cierpienia. Buddą jest każdy, kto odkrył to prawo. Dla innych pozostaje ono zakryte. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje głęboko w nich samych. W jaki sposób powstają w nich negatywne uczucia. Ludzie tego nie wiedzą. Oświecenie polega na tym, że wchodzimy głęboko w siebie i tam widzimy, w jaki sposób powstają negatywne reakcje na doznania. W jaki sposób stale pomnażamy cierpienie, w jaki sposób poprzez obserwację doznań
można uwolnić się od cierpienia, uwolnić się od negatywności. To prawo, które zawsze jest, zawsze istniało, jest odkryte przez osobę doznającą oświecenia. Następnie osoba ta, powodowana głębokim współczuciem, zaczyna uczyć tego, co odkryła, rozpowszechniać technikę wśród innych. Ludzie, stosując tę technikę, uwalniają się od cierpienia. Udało się to tysiącom ludzi w czasach, kiedy żył Budda. Również w ciągu 25 wieków, jakie minęło od tamtego czasu, ktokolwiek praktykował, otrzymał tę samą korzyść. W przyszłości także ci, którzy będą praktykowali, odniosą z tego korzyść. I w dzisiejszych czasach każdy, kto praktykuje, odniesie z tego tę samą korzyść. Prawo jest prawem, jest wieczne. To jest zawsze to samo prawo. Dhamma jest wieczna. To samo prawo obowiązuje wszędzie. W czasach Buddy tak wielu cierpiących, nieszczęśliwych ludzi uwolniło się od cierpienia. Nie stało się to dzięki magii i cudom dokonywanym przez Buddę. Stało się to dzięki tej technice, której się teraz uczycie, tej samej. Jednym z przykładów był człowiek o imieniu Angulimala, pełen gniewu młody człowiek. Był tak przepełniony gniewem, że złożył przysięgę, że zabije 1000 osób. Zabił już 999 i szukał 1000 osoby. W jaki sposób pamiętał, ile osób zabił? Każdemu zabitemu odcinał palec i doczepiał do naszyjnika. Ciągle liczył palce w naszyjniku, dlatego nazywano go Angulimala, ten, który nosi naszyjnik z palców. Kiedy szukał 1000 osoby, spotkał Buddę. Czy też raczej Budda, wiedziony współczuciem, pojawił się na jego drodze, aby uratować go od cierpienia. Nie było w tym żadnej magii, żadnego cudu. To była ta technika. Rozbójnik uświadomił sobie, jak bardzo jest nieszczęśliwy, ile jest w nim cierpienia. Zaczął pracować. Nieustannie pracując, uwolnił się od cierpienia. Dotarł do ostatecznego celu. Stał się w pełni wyzwoloną osobą. Arahant, pełną współczucia, pełną miłości, pełną dobrej woli. Zaczął przemierzać kraj od wioski do wioski, od miasta do miasta. Ludzie cierpią wszędzie. Ja sam byłem tak pełen niewiedzy. Z powodu niewiedzy szkodziłem sam sobie. Wyrządzałem też krzywdę innym. Wszędzie jest mnóstwo ludzi podobnych do mnie, wyrządzających krzywdę sobie i innym. Jeśli nauczą się tej wspaniałej techniki, z pewnością uwolnią się od cierpienia. Z pewnością uwolnią się od cierpienia. Powodowany współczuciem odwiedzał różne miejsca i nauczał dhammy, tej techniki. Niektórzy ludzie rozpoznali go, chociaż stał się mnichem. To jest ten sam Angulimala, który zabił moją matkę, zabił mi ojca, moją żonę, mojego męża, mojego syna. Ten sam Angulimala. W gniewie ludzie zaczęli rzucać w niego kamieniami. Z jego ciała popłynęła krew. Ale z serca płynęło tylko współczucie. O nieszczęśliwi ludzie, ja byłem tak samo nieszczęśliwy. Z powodu ignorancji szkodziłem sobie, szkodziłem innym. Zobaczcie, jak ta technika może wam pomóc. Uwolnijcie się od cierpienia. Spróbujcie. Pełen współczucia. Przez resztę życia pełen współczucia. Tak wielu cierpiących ludzi uwolniło się od swoich cierpień tak łatwo. Oczywiście trzeba praktykować technikę, rozumieć, że ona może nas wyzwolić od cierpienia. Jeśli nie pozbędziemy się tkwiącej w nas negatywności, jeśli nie pozbędziemy się sankar, nie będzie wyzwolenia od cierpienia. Inny przykład. Bardzo nieszczęśliwa kobieta imieniem Kissa Gottami wyszła za mąż, ale przez wiele lat nie miała dziecka. Bardzo chciała mieć dziecko. Po wielu latach wreszcie urodziła. Na nieszczęście 2 lata później dziecko zmarło. Przywiązała się do niego ogromnie, a teraz dziecko nie żyło. Jej rozpacz była niewyobrażalna. Przytulała do piersi ciało dziecka i nie chciała go oddać, żeby mogło być spalone na stosie pogrzebowym. Nie, moje dziecko nie umarło. Ono tylko śpi. Zróbcie coś, proszę, żeby się obudziło. Błagam, zróbcie coś. Ludzie mówili jej. Matko, ono umarło. Nie ma sensu czekać, aż się obudzi. Kobietę jednak ogarnęło szaleństwo. Nie oddam go. Mój synek nie umarł. Mój synek nie umarł. Zróbcie coś, proszę, zróbcie coś. Pewien mądry człowiek powiedział jej w końcu. Nikt nie ma lekarstwa dla zmarłego. Powinnaś iść do Buddy. Tu jest jego ośrodek medytacyjny. Idź do niego, może on potrafi coś dla ciebie zrobić. Poszła więc do Buddy. Położyła ciało dziecka u jego stóp i płacząc mówiła.
Mój synek nie umarł. Ludzie mówią, że on nie żyje. Nawet jeśli nie żyje, proszę, zrób coś, zrób coś. Budda, widząc, że jej umysł jest w tym momencie tak bardzo niezrównoważony emocjonalnie, zorientował się, że zwykłe nauczanie Dhammy tutaj nie pomoże. Miał jednak swoje sposoby nauczania. Powiedział jej: dobrze, idź do miasta i przynieś mi trochę ziaren sezamu. Kobieta ucieszyła się. Budda zrobi coś dla mojego synka. Budda jednak mówił dalej: chwileczkę, poczekaj. Posłuchaj uważnie, co mówię. Musisz przynieść te ziarna z takiego domu, w którym nikt nie umarł. Musisz znaleźć rodzinę, w której nikt nie umarł. Dobrze, panie, dobrze. Zaraz przyniosę. Poszła. Chodziła od domu do domu, od ulicy do ulicy. W każdym domu prosiła o ziarna sezamu. Mój synek umarł, ale Budda chce coś dla nas zrobić. Dajcie mi trochę ziaren sezamu. Ależ oczywiście możemy ci dać całe worki sezamu, oby tylko twój synek ożył. Wtedy zadawała pytanie: a czy w waszej rodzinie ktoś umarł? Ze smutnymi twarzami ludzie odpowiadali: tak, zmarł mój ojciec, albo tak, zmarła mi matka, albo mój brat umarł, i tak dalej, i tak dalej. Kobieta szła do następnego domu, i do następnego, i jeszcze do następnego. Nie znalazła ani jednego domu, w którym nikt nie umarł. Spędziła cały dzień na szukaniu i wreszcie ochłonęła, odzyskała zmysły. Nie ma takiego domu, nie ma takiej rodziny, w której ktoś by nie umarł. Takie jest prawo natury. Ludzie rodzą się i prędzej czy później umierają. Jej umysł był teraz gotowy na przyjęcie nauk o Dhammie. Wróciła do Buddy, a on ofiarował jej Dhammę, tę samą Dhammę. Obserwuj oddychanie, obserwuj doznania, idź głębiej, głębiej, głębiej i zobaczysz, że twoje cierpienie zacznie znikać. Pomału, pomału zacznie znikać. Ta kobieta, Kisa Gottami, stała się arahant, w pełni wyzwolona. Całe życie spędziła służąc ludziom. Jest tyle matek takich jak ja, tyle sióstr. Są tak bardzo nieszczęśliwe. Jeśli otrzymają wspaniałą Dhammę, uwolnią się od cierpienia. Powodowana współczuciem, służyła ludziom w Dhammie. Inną, równie nieszczęśliwą osobą była Patacara, córka bardzo bogatego człowieka. Straciła męża, miała dwóch synów. Ich również straciła, także brata, matkę i ojca. Na całym świecie nie miała już nikogo bliskiego. Postradała zmysły. Była całkowicie obłąkana. Biegała nago ulicami Savatthi. Ludzie rzucali w nią kamieniami, ale ona nie rozumiała, co się wokół niej dzieje. Dzięki parami z przeszłości, dzięki dobrej karmie z przeszłości, kobieta spotkała Buddę. Przechodziła obok, kiedy uczył ludzi Dhammy. Powiedział do niej: podejdź tu, moje dziecko. Podeszła. Kiedy usiadła, na chwilę wróciła jej przytomność umysłu i zdała sobie sprawę, że jest naga. Ktoś ją okrył. Od tamtej pory nazywano ją Patacara. Budda ofiarował jej Dhammę, tę samą technikę. Pracowała, pracowała i uwolniła się od wszystkich swoich cierpień. Gdyby Budda użył jakichś magicznych mocy, aby przywrócić życie synkowi Kissa Gottami, albo synom Patacary, czy też mężowi Patacary, jej matce, ojcu, bratu, wtedy Budda nie byłby Buddą. To byłoby tylko chwilowe przyniesienie ulgi. Nawet jeśli komuś przywróci się życie, jest to tylko tymczasowa ulga. Cierpienie jest nadal obecne w życiu przez cały czas. Budda dawał Dhammę. Kiedy robimy postępy na ścieżce, przychodzi taki moment, w którym przypominamy sobie swoją przeszłość, poprzednie życia, wcielenie po wcieleniu. Budda powiedział: spójrzcie, w każdym życiu, w niezliczonej ilości wcieleń, ilu waszych krewnych, ile bliskich wam osób zmarło. Gdyby zebrać kości tych wszystkich zmarłych, byłyby jak wielka góra. A gdyby zebrać wszystkie łzy, które wylaliście z powodu śmierci bliskich, byłyby jak ogromny ocean. Czy chcecie kontynuować to samo w przyszłości? W jednym życiu za drugim? W niezliczonej ilości przyszłych wcieleń? Czy chcecie nadal pogrążać się w cierpieniu? Już wystarczy. Już dosyć się nacierpieliście. Uwolnijcie się od tego. Uwolnijcie się. Oto jest sposób. Oto jest technika. I objaśniał technikę, która jest prawem natury. Każdy, kto będzie według niej pracował, każdy, kto będzie pracował, uwolni się od cierpienia. Żeby stosować technikę, nie trzeba zostawać mnichem lub mniszką.
Nie trzeba porzucać rodziny ani świeckiego życia. To prawda, że jeśli wstępuje się do klasztoru, ma się mniej obowiązków wobec świata. Można cały swój czas poświęcić dhammie i łatwiej jest pracować, ale nie jest to absolutnie niezbędne. Dhamma jest dostępna dla każdego, dla pustelników, mnichów i mniszek oraz osób mających dom i rodzinę. Osobom świeckim jest trudniej, ponieważ mają wiele obowiązków wobec rodziny i społeczeństwa. Jednak ścieżka jest jednakowa dla wszystkich. Wokół Buddy zgromadziło się około 100 tysięcy mnichów i mniszek. Cała reszta jego uczniów, miliony ludzi w północnych Indiach, to były osoby świeckie, posiadające dom i rodziny. Praktykowali vipassanę i uwolnili się od cierpienia. Jeszcze jeden przykład. Bardzo bogaty człowiek, multimilioner tamtych czasów, imieniem Anathapindika, miał zwyczaj rozdawania bardzo wielu darów, zwanych dana, dotacja. Rozdawał mnóstwo dany. Według tradycji, głowa domu, rodziny, musi dawać danę. Jeśli tego nie robi, jego ego bardzo rośnie. Człowiek utrzymujący rodzinę nie powinien żebrać o jedzenie u innych. Jeśli robi to mniszka lub mnich, to jest w porządku. Ale osoba świecka powinna zarabiać pieniądze, zarabiać we właściwy sposób, uczciwie i ciężko pracując. Ale dzieje się tak, że kiedy zaczynamy zarabiać pieniądze, nadchodzi rodzaj szaleństwa. Jestem taki inteligentny, taki mądry, to dlatego zarabiam tak dużo. Zaczynamy żyć życiem egocentrycznym, skupiając się tylko na sobie i zaczynamy pogardzać wszystkimi dookoła. Ci ludzie, tacy głupi, nie mają za grosz inteligencji, nie pracują ciężko, dlatego nie mają pieniędzy, a ja? Spójrzcie, jak jestem bystry, jaki mądry, jak ciężko pracuję. Ego rośnie. To jest niebezpieczne. Dhanę daje się po to, żeby zmniejszyć swoje ego. A jednak ta sama dhana może czasami spowodować zwiększenie naszego ego. Kiedy tak się dzieje, schodzimy ze ścieżki dhammy. Nie wiemy, dlaczego dajemy dhanę. Ten człowiek, Anathapindika, dawał bardzo dużo dhany. Jego imię Anathapindika znaczy ten, który karmi biednych. Anatha to sieroty, bardzo biedni. Pindika to ten, który daje im pożywienie. Rozdawał biednym tak dużo jedzenia, że zyskał to imię. Filie jego biznesu były rozsiane po całych Indiach i w wielu krajach poza granicami Indii. Obowiązywała w nich zasada, że nikt nie może być tam głodny. Ludzie powinni dostać jedzenie. Mimo to człowiek ten nie znał dhammy. Któregoś dnia zetknął się z Buddą, to znaczy zetknął się z dhammą. Otrzymał nauki vipassany. Praktykował, oczyszczał umysł. Doświadczył pierwszego etapu nibany i to go całkowicie odmieniło. Ofiarowanie datków nie służyło mu już do budowania ego, służyło eliminowaniu ego, rozpuszczaniu ego. Teraz myślał w taki sposób. Wszystkie pieniądze przyszły do mnie dzięki dobrej karmie z przeszłości. One są przeszłością, która do mnie powróciła. Muszą być użyte dla dobra innych. Oczywiście jako głowa rodziny muszę część z nich zużyć na swoje utrzymanie i utrzymanie mojej rodziny, ale cała reszta powinna być przeznaczona dla dobra innych ludzi. Teraz to zrozumiał. Dobro innych. Co to jest tak naprawdę dobro innych? Ofiarowuję jedzenie głodnemu. Powinienem to zrobić, to jest właściwe. Ale następnego dnia ta osoba znowu jest głodna. Daję wody spragnionemu. Po pewnym czasie on jest znowu spragniony. Daję lekarstwo choremu. Po jakimś czasie on może znowu zachorować na tę samą lub inną chorobę. Można odzieć nagiego. Po pewnym czasie ubrania zniszczą się i ten człowiek znowu będzie nagi. W ten sposób nie pomagamy ludziom uwolnić się od cierpienia. Jeśli otrzymają dhammę, jeśli otrzymają wspaniałą technikę vipassany, wtedy mogą sami uwolnić się od wszystkich swoich cierpień. Będą potrafili całkowicie wyzwolić się od cierpienia. Cierpienia, którego doświadczali w każdym kolejnym życiu, jednym po drugim. Będą potrafili z tego wyjść. Każda cierpiąca osoba powinna otrzymać dhammę. Dawanie cały czas materialnej dhany jest oczywiście ważne, ale dhana polegająca na ofiarowaniu dhammy jest najważniejsza. Podarowanie dhammy jest najwyższym rodzajem dhany. A więc Anathapindika poszedł do Buddy. W tym czasie Budda mieszkał w Rajgiri. Anathapindika pokłonił mu się i zapytał:
Panie, czy mógłbyś przyjechać do Savatthi? Mieszkał w Savatthi, wówczas największym mieście Indii. W Savatthi mieszka bardzo dużo ludzi, wszyscy nieszczęśliwi, biedni czy bogaci. Jeśli będzie tam ośrodek medytacyjny, wielu ludzi na tym skorzysta. Panie, przyjedź, proszę. Budda uśmiechnął się, co on wziął za znak zgody. Wrócił do domu i zaczął szukać miejsca na ośrodek, w którym Budda mógłby nauczać dhammy. Ośrodek medytacyjny nie powinien znajdować się w samym środku miasta ze względu na hałas. Nie powinien też być zbyt daleko od miasta, żeby można było łatwo do niego dotrzeć. Szukając stosownego miejsca, cichego, ale niezbyt odległego od miasta, znalazł ogród, właściwie park. Było to bardzo spokojne, bardzo ciche miejsce, idealne do medytacji. Zaczął pytać, kto jest właścicielem tego parku? Dowiedział się, że jest nim książę, syn króla, książę Jaita. Poszedł do niego, panie, chcę kupić twój park. Książę rozłościł się, nie mam zamiaru sprzedawać tego parku, mam go dla swojej rozrywki, nie sprzedam. Panie, bardzo cię proszę, ja muszę go kupić za każdą cenę. Żeby się go pozbyć, książę powiedział, wiesz jaka będzie cena tej ziemi? Musisz ją całą przykryć złotymi monetami. To jest moja cena. Zgoda, przykryję ją złotymi monetami. Przyjechały wozy wypełnione po brzegi złotymi monetami, które zaczęto układać na ziemi. Książę widząc to zapytał, człowieku, czyś ty oszalał? Żadna ziemia nie jest tyle warta. Co ty robisz? Czyś ty postradał zmysły? Odpowiedź brzmiała, nie, nie jestem szalony. Ta ziemia będzie miała ogromną wartość. Tutaj przyjedzie Budda i będzie uczył bezcennej dhammy. Całe moje bogactwo jest niczym wobec tego, że choćby jedna osoba otrzyma dhammę, otrzyma vipassanę. Nawet jeśli tylko jedna osoba uwolni się od cierpienia, będzie to miało większą wartość niż całe moje bogactwo. A tutaj skorzysta nie jedna osoba, ale tysiące osób, tysiące. I wybudował ośrodek medytacyjny, w którym mogło mieszkać 10 tysięcy osób. Mogło tam przebywać i medytować, ucząc się dhammy. Jego wolą było służyć innym. Praktykował ofiarowanie dany już wcześniej. Teraz jego daną było, w jaki sposób coraz więcej i więcej ludzi może odnieść korzyść z dhammy. Dawał nie po to, żeby rozrastało się jego ego, ale po to, żeby się zmniejszyło, znikało. Po prostu służyć innym. Służyć innym. Zdarzyło się jednak, że ów multimilioner z powodu karmy z przeszłości stał się żebrakiem. Przez pewien czas zupełnie nie miał pieniędzy, był nędzarzem. Wtedy, kiedy był bogaty, przychodził do ośrodka medytować rano i wieczorem. Jako osoba świecka zawsze przynosił coś dla medytujących, rozumiejąc, że nie powinienem zjawiać się w ośrodku z pustymi rękami, muszę coś zabrać dla tych, którzy tam medytują. Teraz był żebrakiem, nie miał nic, co mógłby przynieść. Wtedy przyszła mu do głowy taka myśl. Na tyłach jego domu był mały ogród, w którym zgromadził żyzną ziemię z wielu regionów Indii. Wziął dwie pełne garście ziemi, żyznej ziemi, zaniósł do ośrodka i wysypał pod drzewem. Niech to drzewo rośnie, aby pod jego cieniem ktoś mógł medytować, aby ktoś mógł otrzymać dhammę w jego cieniu. Taka była w tym momencie jego dobra wola. Nie ma znaczenia, czy ktoś daje garść ziemi, czy milion rupii. Wola, to wola się liczy. Po pewnym czasie człowiek ten znów stał się multimilionerem i znów rozdawał datki tak jak przedtem. Rozumiał teraz dhammę. Ilość tego, co daję, nie jest istotna. Moja wola musi być pełna dhammy, dla dobra innych, dla dobra innych, niczego nie oczekując w zamian. Kiedy ktoś nie zna dhammy, ofiarowując danę, cały czas wzmacnia swoje ego. Buduje na przykład wielki szpital, szkołę czy uniwersytet, ale chce, żeby nazwano budynek jego imieniem. Szpital imienia Goinki, szkoła imienia Goinki, uniwersytet imienia Goinki. Imię musi być wypisane złotymi literami nad bramą wejściową. Szaleństwo, nie wiemy co robimy. Wola jest niewłaściwa, rozumienie dhammy jest niewłaściwe. Właściwa wola to dawanie bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Dawanie dla dobra innych, żeby inni mogli z tego odnieść korzyść. Tak wielu ludzi zaczęło się zmieniać, doświadczać zmian w życiu. Różnych ludzi, ludzi mających domy i rodziny. Wśród nich była też matka Visakha. Również córka bardzo bogatego człowieka, wyszła za mąż za równie bogatego, ale w rodzinie nie było dhammy.
w bardzo mądry sposób całkowicie odmienił atmosferę w domu. Zmieniły się stosunki w całej rodzinie. Życie rodzinne stało się pełne pokoju, harmonii, a wcześniej było pełne napięcia i cierpienia. Gdziekolwiek Dhamma zaczyna się objawiać, przynosi pokój i harmonię wszystkim razem i każdemu z osobna. Tak było nie tylko w czasach Buddy, to nadal działa. Ktokolwiek pracuje, gdziekolwiek pracuje, doświadcza tego samego rezultatu. Wydarzenie z życia mojego nauczyciela Sayadji Ubakina. Birma, kiedy odzyskała niepodległość, składała się z wielu małych państewek rządzonych przez książąt. Pewien mądry polityk, mąż stanu, połączył wszystkie państewka w zjednoczoną Birmę. Aby zadowolić książąt, jeden z nich został mianowany prezydentem zjednoczonej Birmy. Według konstytucji prezydent nie miał żadnej realnej władzy, całą władzę posiadał premier. Człowiek ten jednak czuł się bardzo szczęśliwy. Niedawno byłem władcą zaledwie małego państewka, a teraz jestem prezydentem zjednoczonej Birmy. Był bardzo szczęśliwy. Pewnego wieczoru wydał wielkie przyjęcie. Wszyscy dyplomaci i cała elita miasta zostali na nie zaproszeni. Przyjęcie miało się rozpocząć o 7:30. Wszyscy przyszli. Stawili się wszyscy goście. Tylko gospodarz się nie pojawił. 7:45, gospodarza dalej nie widać. 8:00, nie ma go. Premier zaczął się martwić. Co się dzieje? Posłał ludzi na pierwsze piętro do jego rezydencji. Wrócili i mówią: proszę pana, on nie może przyjść. Dlaczego? Co się stało? Jest tak pijany, że leży na podłodze nieprzytomny. Nie może przyjść. Ale jak zaczniemy przyjęcie bez gospodarza? To jest prezydenckie przyjęcie. Przytomny czy nieprzytomny, przynieście go tutaj. Musimy zaczynać. Dwóch ludzi pomogło mu zejść. Na wpół przytomny, na wpół nieprzytomny, z pijacką czkawką jakoś przyszedł. Posadzili go za stołem na głównym miejscu. Zaczęło się przyjęcie. Podano pierwsze danie. Następnie drugie. Kiedy podawano trzecie danie, zaczął wymiotować. Zwymiotował na stół. Premier był bardzo nieszczęśliwy. Nasz kraj nazywamy krajem Dhammy. Nasz rząd jest rządem Dhammy. A jakiego mamy prezydenta? Taki wstyd. Cóż można było zrobić? Następnego dnia prezydent, kiedy wytrzeźwiał, zadzwonił do premiera. Jeśli chcesz, podam się do dymisji, ale nie mogę przestać pić alkoholu. To jest niemożliwe. W mojej rodzinie jest królewska tradycja, że kiedy rodzi się następca tronu, pierwszy syn króla, pierwszy napój, jaki dostaje, to najlepszy alkohol. Podaje mu się go na złotej lub srebrnej łyżeczce. To było moje pierwsze pożywienie. Od tamtej pory cały czas piję alkohol. Połowa mojej krwi zamieniła się już w alkohol. Nie wyjdę z tego. Człowiek ten miał jednak szczęście. Dzięki dobremu parami z przeszłości, pewnego dnia przechodził obok ośrodka medytacyjnego mojego nauczyciela Sayadji Ubakina. Z czystej ciekawości wszedł do środka. Był to akurat ostatni dzień kursu. Twarze wszystkich ludzi jaśniały szczęściem, bo skończyła się operacja i przykładano kojący balsam na rany. Wszyscy się uśmiechali, uśmiechali. Co tutaj się dzieje? Uczą tu medytacji. Jakiej medytacji? Anapany i Vipassany. Ponieważ urodził się w buddyjskiej rodzinie, czytał Anapanie i Vipassanie w świętych tekstach. Ale nie wiedział, że ktoś tego uczy i że przynosi to takie rezultaty. Wszyscy mówili, że czują się pełni pokoju i harmonii. W całym swoim życiu nie zaznałem pokoju. Nie wiem, co to harmonia. Jestem zawsze bardzo spięty, sfrustrowany. Czy ja też mogę tu przyjść? Zapytał nauczyciela. Czy mogę wziąć udział w kursie? Oczywiście. Książę czy żebrak, wszystko jedno. Każdy może przyjść i medytować. Co muszę zrobić? Zobowiązać się do przestrzegania 5 zasad. 5 zasad? O nie, nie, nie. 4 zasad. 5. nie wchodzi w rachubę. Tego nie mogę. To wracaj, skąd przyszedłeś. Nie możemy cię przyjąć na kurs. On jednak bardzo chciał poczuć w sobie spokój. Zaczął się kłócić, targować. Tylko jeden maleńki kieliszeczek raz dziennie. Maleńki. Nic z tego. Jeden co drugi dzień. Nic z tego. Raz na 5 dni. Nic z tego. Idź w swoją stronę. Nie możemy cię uczyć, jeśli nie będziesz miał silnych podstaw. Te 5 sila to podstawa medytacji. Wtedy powiedział: no dobrze, jakoś nad sobą zapanuję. Przyjdę, ale pod jednym warunkiem. Kiedy wrócę po kursie do domu, nie zabroni mi pan picia. A jak mógłbym to zrobić? Po powrocie do domu sam jesteś swoim panem i możesz pić, ile tylko chcesz, ale nie tutaj.
W domu też bym nie radził pić. Ale jeśli pijesz w domu, jak mogę cię powstrzymać? Jednak tutaj przez 10 dni nie wolno pić. Dobrze, zgadzam się. Chcę spokoju, chcę harmonii. I praktykował. Dokładnie to samo, co wy teraz praktykujecie. Po 10 dniach wrócił do swojego prezydenckiego domu. Nawet jeśli ktoś pił alkohol o 100 metrów od niego, mówił: śmierdzi tu, kto tu pije? Nie mógł znieść zapachu alkoholu, jeśli inni pili. I w ogóle nie było mowy o tym, żeby on się napił. W ciągu tych 10 dni nikt mu nie powiedział: jeśli wrócisz do domu i nadal będziesz pił, pójdziesz do piekła. Nic z tych rzeczy. W damie nie ma grożenia. Co się stało? Dlaczego on pił? Był uzależniony od doznań związanych z alkoholem. Kiedy nauczył się, jak obserwować doznania, wszystkie sankary związane z uzależnieniem alkoholowym znikły. Jego nauk alkoholowy znikł. Po co miał teraz pić? Gdyby to się przydarzyło tylko jednej osobie, prezydentowi Zjednoczonej Birmy, może byłby w tym jakiś cud. Ale przydarza się to tysiącom osób, które przyjeżdżają na kursy, uzależnionym od alkoholu, narkotyków czy innych środków. I co więcej, uzależnionym od pragnień, od negatywnego nastawienia, od strachu, od depresji. Wszystkie te choroby umysłu łatwo znikają. Dhamma jest tak wspaniała. Dhamma jest tak naukowa, niezwiązana z żadną religią. Dhamma jest tak uniwersalna, tak bardzo zorientowana na rezultaty. Rezultaty, które pojawiają się tu i teraz, w tym życiu. Dobrze, że przyjechaliście na kurs. Wykorzystajcie jak najlepiej pozostałe 4 dni. To są cudowne dni w waszym życiu. Przynajmniej umocnijcie się w tej technice. Praktyka to zajęcie na resztę życia. Musicie pracować nad tym całe życie. Czas tutaj wykorzystajcie, żeby jak najlepiej nauczyć się techniki. Skorzystajcie z okazji. Skorzystajcie z ułatwień związanych z pobytem tutaj. Skorzystajcie ze wspaniałej dhammy, wspaniałej techniki. Aby wyzwolić się z niewoli pragnień, niechęci, iluzji. Aby cieszyć się prawdziwym spokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem. Obyście wszyscy mogli cieszyć się prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem. Mm-hmm.